Teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Heroes na komputery. A więc dół, góra, dół, góra. No i dobra, no i dziś kończymy fabułę Team Sonic. No i teraz patrzcie na to intro tego poziomu, po prostu jest epickie. Epickie intro jest tego poziomu, na serio! Najbardziej takie badassowe ever. Więc Eggfleet. I tak jak mówiłem, kończymy już fabułę Team Sonic, bo to jest praktycznie... No, przedostatni poziom. No, w sumie przedostatni poziom, bo... Bossa nie sądzę, że... liczymy jako poziom. Tu jest chyba... nie ma. Myk, myk. I postaram się dzisiaj nie ominąć. Jakoś, no po prostu special stage zrobić, ale nie jestem pewien, czy się to uda, czy nie. I muzyka jest tu epicka. Po prostu ja uwielbiam ten poziom, jeżeli chodzi o muzykę. Po prostu epicki. Ja nie mogę po prostu nic więcej tu mówić, niż że ten poziom jest epicki. Jest po prostu tak dobrze zrobiony. To widać, że ludzie lubią ten poziom, bo... nawet niedawno widziałem, że są jakieś modyfikacje robiące... prowadzące Eggfleet do Sonic Lost World. Do Sonic Lost World! Dziwi mnie, dlaczego nie do Generations. Ale no dobra. W sumie... uda mi się? Kaptenet. Więc po prostu trzeba z glitchami to zrobić. Łehe. Nie chce mi się z tamtym gościem walczyć. Dobra, myk! Znowu mamy tym razem, nie wiem, jakiś helikopterek mini, a nie kwiatki. I stąd można spaść, więc jeżeli byście tu grali, to po raz pierwszy to radzę uważać na te pociski. Naprawdę mogą trafić. Okej, okay, I'm going up. Tum, 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 tum. I musimy rozwalać te duże statki. To jest nasz cel praktycznie. What? To jest nasz cel na ten poziom. Znaczy taki niby cel, bo po prostu cel jest taki, że musimy dotrzeć do końca poziomu. Jak we wszystkich poziomach, ale... tu jest tak to lepiej zrobione. Dobra. Chciałem być jakiś fajny i przejść poziom sam, no prawie Sonikiem. Ale nie pykło. No. I jeżeli jest słaby sprzęt, to znaczy już praktycznie nie, bo wszystko może... Znaczy no prawie wszystko po... Sonic Heroes uciągnąć. Ale no większość komputerów raczej może uciągnąć Sonic Heroes, to... Na serio, Sonic Heroes to... tutaj najbardziej laguje.
Powiedziałbym, że w tym poziomie. Bo to się najwięcej dzieje, najwięcej jest rzeczy pakowanych w tym poziom. Próbuję go użyć! Lecimy! Jej! Zniszczyliśmy pierwszy statek, jeszcze chyba tylko dwa zostały. Nice. Looks like that case is being protected by the robots. We should take care of them first. Co ja się będę pierdzielił tu, kurde? I te dwa poziomy, które teraz będą, czyli no Eclid i następny, czyli Final Fortress, to na serio długie poziomy, tak wam powiem. Okay. Najdłuższe z całej gry. No, Mystic Mansion może by miało coś jeszcze do powiedzenia tutaj, ale dobra. Holy shit. Jakby to się stało w drugim akcie, znaczy w drugim akcie, nie tak troszkę działa, ale dobra. To bym był trochę wpieniony, ale to w sumie nic mi nie robi. Dobra, dalej lecimy. Pyk. No i dalej. To było niebezpieczne. A to było epickie. Tak, trochę tutaj perspektywa jest dziwna, bo... No jak sami widzicie, niezbyt dobrze można zobaczyć, gdzie tak naprawdę jesteśmy, bo kamera jest pochylona i tak dalej. O! Finally! I oczywiście po pokonaniu tego bossa za tydzień będziemy się widzieć już w historii Team Dark. Więc będzie fajnie, mam nadzieję. Spoko, Knuckles. Nie czakuj, tylko przypadkiem. Poszłem up. To możemy zejść. Tak, tak by the way, możemy tu zejść i po tamten inny helikopter iść. Po dodatkowe życie, które widzieliście przez chwilę. Mam nadzieję. Ale no ja tego nie zrobię, mam wystarczająco dużo życia. Do game overa mi będzie brakowało w Kalmarianie. Trochę chcę ulepszyć na Krysa. Nope, 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 so much nope. Knuckles? 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 Nice, gin. Pyk, też gin. Aha, to był tylko kontener, ale niech ten kontener ginie. Tak normalnie to powinno mnie przez podłogę przeklipować, bo to jest działko, które ja cały czas próbuję chwycić, ale się nie da. No chociaż raz z tego pokonałem, no, tak legitnie, o. Nice. I to jest chyba koniec poziomu? Tak. Yes! To jest koniec z tego poziomu. Tam, 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 pam, 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 pam. Jaki wynik? That was tight. A? W sumie to trochę źle sobie radziłem, ale dobra, niech będzie. No i teraz ostatni poziom przed bossem.
czyli Final Fortress. I tu też jest epicki soundtrack. Nie tak epicki jak w Ekwicie. I swoją drogą w becie soundtrack też się troszkę zmienił, bo jeżeli słyszycie taki, nie wiem, jakby coś elektrycznego w tle, to w wersji beta to praktycznie było na przedzie. I nice. Nie pyk. Nie chcę ryzykować. Więc użyję Sonika. Przeskaczę sobie. Teraz mogę zrobić to. Przy okazji tarczę. Teraz muszę tylko pamiętać, gdzie do jasnej cholery był. Tak, już po tarczy. I już po życiu. Zaraz startuję po prostu. No nie byłem aż tak daleko, a bądź power up się tu zdecydowanie przydadzą w tym poziomie. Dobra. I'll take care of them. Najlepiej zachowywać od tego egrobota dobrą odległość, czyli tą. Na serio, ten robot może nieźle z rzeczy troszkę skrzanić. Oj, a one up tu był, ale fajnie. Dobra. Pyk. Nie zależy mi troszkę tak na tym pierwszym balonie, ale zdecydowanie na tym drugim bardzo mi zależy. Dobra. Właśnie po tego gościa. Bo te roboty z hełmami, nie warto się z nimi nawet chrzanić. Lepiej Team Blast naładować. Oszczędzicie sobie czasu. Dobra, tylko... A, tam jest klucz, okej. Fair enough. I uwaga, wyląduj. Ten poziom z jakiegoś powodu jest najbardziej chamski, jeśli chodzi o wystrzeliwanie na te szyny. Swoją drogą dziękuję człowiekowi, który mi powiedział, jak to się nazywa. Niestety zapomniałem, co to był. Ale na szczęście jakoś to wychodzi. Nope. Nie zostałem trafiony. Ale no, zapomniałem. Dobra. Jumpnąłem teraz. Się teraz wspinam na górę. Po tych trążkach. Zakładam, że musiałem to zrobić, ale nawet jeśli nie, to jest fajnie. Nienawidzę go. Nienawidzę tych robotów złotych i tych normalnych czerwonych. Kolejny kluczyk. Fajnie, bo jest przy okazji. Jakbym stracił życie. Więc trzeba zapamiętać.
No, kolejna rzecz, której nigdy nie zrozumiałem z Eggmanem. Dlaczego przyciski autodestrukcji są wszędzie? Dlaczego to coś? Dlaczego te przyciski autodestrukcji są w tej bazie? Why? To nie ma żadnego sensu. No i te lasery. Chciałbym tylko powiedzieć, że mam strasznie ciemno w pokoju i na serio to nie jest łatwe. Granie teraz. Okej. Nie narzekam. Błagam, dobyj. Yes. Dobra. Powiem tylko tyle, że z tymi poręczami zawsze miałem trudność i nigdy tu nie byłem praktycznie. Ale dobra. Nie, żebym narzekał jakoś. Oh. I remember. Nope. Chaos Control. A nie, to nie tutaj. Team Blast. Ten poziom też bardzo laguje. Okej, to nie było mi tak trochę potrzebne. To tak. Użyję na Krysa. Nice. Teraz Sonic. Lecimy. No nie! W sumie chcę tam iść. Chcę zobaczyć chociaż co tam jest. Aha. Dobra, po prostu latać za nim na świat. Świetnie. Kurde. A byłem tak ten. Dobra. Czy ten glitch działa na PC-cie? Błagam. Chyba nie działa. Mi się zdaje, że nie działa. Nie działa. Strasznie dużo punktów dostałem. Żeby na Team Blast od razu zbierać? No nieźle. Okej, no i teraz to będzie jak spławka. Dajcie mi tu tych wszystkich. No i dziękuję bardzo. Pozamiatał. Dajcie mi to. I myk. To jest chyba ostatni przycisk destrukcji. Autodestrukcji. Teraz już chyba po prostu lecimy do końca poziomu. Swoją drogą w tym poziomie, nie wiem czy to już było, czy dopiero będzie, ale jest wspomniany Egg Carrier z Sonica Adventure 1. I tak trochę tu manipuluję kamerą, tylko dlatego, żebym widział cokolwiek. Not enough to stop us.
dobra. A nie, jeszcze jest ten. Zapomniałem, że to też jest przycisk autodestrukcji. Dobra, straciłem tarczę. Ale to jest akurat nieważne. Mi najbardziej zależało na tym poziomie, żebym tu nie stracił klucza. Bo on jest strasznie długi i trudny. Jest! Zdobyłem. Dociągnąłem ten klucz. Przeszedłem. Final Fortress. Nice. Chyba całkiem nieźle mi poszło. Yes, that's about it. No, nieźle. Ranga C. Nieźle mi poszło. No, no, jasno. Sonic Heroes po prostu mnie czasem nie lubi bardzo. Dobra. Congratulations. A, i co 20 emblematów dostajemy minigierki do multiplayera. Które wam może kiedyś pokażę. Może. Akt 7, więc teraz zdobędziemy praktycznie ostatni szmak chaosu. Dobra. Który jest trudny. Czy muszę mówić, że ten Special Stage jest trudny? Czy ja już mówiłem, że ten Special Stage jest trudny? Chyba mówiłem. Nie wiem, pewny nie jestem. No why? Dlaczego to mnie wpierdzieliło? Prost. No why? No way. Dlaczego ja tak trudno z tym... nie utrzymuję nic! Dalej, Pixel! Dalej! Lecimy. Muszę to złapać, muszę. Muszę to złapać. Jest! Udało się. Jest! Udało się. Złapaliśmy. Szmarak chaosu. Uff, ale ja serio się bałem, że go nie złapię. Byłoby trochę słabo. No i boss. Enough of this! Sonic, Tails, Knuckles! Time to meet your maker! I'll show you what Egg real evil Emperor! Is. Najtrudniejszy boss tej gry! Swoją drogą, Egg Emperor został odnowiony w Sonic Generations. Najtrudniejszy, z którego nieźle się wnerwiałem, jak byłem mały. Nie. No, leć. No serio, ten boss. Jest trudny. Więc staram się wszystko robić.
coś tu. Więc nie wiem, ja tu się na serio skupiam. Może nie wygląda, ale ja tu się skupiam. Nice. A to mi chodzi, trzeba nas zbierać po prostu jak najszybciej na Team Blast. I robić wszystko po prostu, żeby Eggman przegrał. Dobra. To obrywa od Team Blastu naszego. Dosyć sporo obrywa. Chyba się jakoś zablokowałem w tym stajcie. Wow, on poleciał. Dobra. Dobra, na mnie co jest, okej. Dobra, już się bałem, że on sobie pomyśli, że a jednak zrobię to tak, a nie inaczej. Ja bardziej bym chciał, żeby na Krysa. Nie? Tym razem nie wygrasz, doktorze, ze mną. Nice. No to teraz pozamiatam. Nice. Nie wygrasz, doktorze, już. Nie po to przeszedłem taką długą drogę, żebyś mnie teraz pokonał. Czy ja rozwaliłem mu... Rozwaliłem mu tarczę. No to teraz easy będzie. No i dziękuję. Wygrałem! Dziękuję! Uff! Udało się! O ja pierdziele, udało mi się! The three of us are unstoppable! Nice! Nice. O ja pierdziele, nie sądziłem, że uda mi się za pierwszym razem. Ojej, ale mi serce wali. Boy, talk about cutting it close. Not really. Come on, tell me you weren't scared. If it wasn't for us, you wouldn't have a chance. Well, maybe you're right. Thanks, Knuckles. You too, Tails. Later, guys. I'm out of here. Wait up, Sonic. Get trapped here. No więc tak, ludzie, to by było na tyle z Sonic Heroes, Team Sonic. Jak mówiłem, następnym tygodniu zobaczymy się już Team Dark. Więc zapraszam was po prostu, żeby posłuchać Weekend, czyli tematu muzycznego z Team Sonic. Na razie i cześć! Pa, pa!